wsi spokojna, wsi wesoła. Kochanowski tak doń wołał. Słowa trafnie określają to, co dawniej tu się działo. Wedle podań naszych przodków karczma stała gdzieś pośrodku. Zimy srogie, mroźne, białe, śnieg zalegał pola całe. Chaty wiejskie z ogródkami, ów ławeczki pod malwami. Droga środkiem wioski ciasna otwierała bramy miasta. Urok zimy, piękno lata, tyle uczuć w serki splata. Chleb znaczony krzyżem Pana, ciężka praca na kolanach. Stukot kopyt gdzieś w oddali, kowal głośno młotem wali. Mleko w bańkach tuż przed domem, na woźnicę czeka z koniem. Wiatr roznosi zapach siana, z dala gawiedź roześmiana. Morwa mocno obrodziła, w tych owocach drzemie siła. Zamknij oczy choć na chwilę, by się przenieść w tamte chwile. Dawno, dawno temu królowa Bona wielokrotnie podróżowała z korony na Litwę. Krak królewski wiódł z Krakowa przez gród wielkiego króla Kazimierza aż do Wilna. Były to wspaniałe czasy świetności naszego kraju, a orszak polskiej królowej pochodzącej z dalekiego włoskiego kraju był odzwierciedleniem jej majestatu. Podróż z Litwy była długa i męcząca, lecz jej bliski kres zwiastował znajomy widok urodzajnych podkrakowskich kul. Z traktu doskonale było widać dolinę krętej rzeki Szreniawy, a górowało nad nią wzgórze porośnięte dębowym lasem należące do dóbr królewskiego koniuszego. Trzy dębowe gaje wyrosły też na niewielkich wzniesieniach pośród pól uprawnych na biało teraz usłanych. W promieniach zachodzącego słońca królowa Bona ujrzała niesamowity blask odbijający się od szklanej tafli lodu, którym było skute rozlewisko poniżej traktu. Zachwycona tymże zjawiskiem zatrzymała na chwilę orszak, by oczy swe nacieszyć tak niezwykłym widokiem, a na pamiątkę tego wydarzenia osadę, która znajdowała się powyżej zamarzniętej tafli, nazwano Szklanną. Istnieje wiele różnych podań tłumaczących pochodzenie nazwy wsi Szklanna. Jedno z nich wskazuje, że nazwa nawiązuje do wydobywanej we wsi saletry do produkcji szkła. Wersja ta nie znalazła jednak żadnego potwierdzenia. Według drugiej wersji nazwa wsi miała pochodzić od wydobywanej na tym terenie siarki. Analiza źródeł historycznych wykazała jednak, iż faktycznie na początku XX wieku w majątku Potockich wydobywano siarkę i inne złoża. Ale kopalnia była jednak zlokalizowana w Posądzy. Teren ten obecnie porasta las zwany patrolnią lub potocznie klatką. Wiarygodne źródła historyczne wskazują natomiast, iż nazwa Szklana, zwana dawniej Szklanna, istniała już w 1783 roku i oznaczała karczmę położoną w koniuszy. Co istotne, mieszkańcy wsi potwierdzają istnienie karczmy, a nawet wskazują dokładnie miejsce, gdzie kiedyś stała. Z ustnych podań wynika, iż Dominik Szopa był rządcą u dziedzica Potockiego i zajmował się zasiewami w jego majątku. Dziedzic miał być zadowolony z jego pracy i zgodził się odsprzedać mu karczmę wraz z przynależnym placem, na którym założył on swoje domostwo. Na Szklanej był też kowal, słynny na okolice. Ludzie opowiadają, że Władysław Szymczyk jako młody chłopak zgłosił się do kucia koni u Potockich. Służył u nich długo, a gdy zaczęto parcelować wieś, wykupił on od Potockich ziemię i założył domostwo oraz kuźnię. Miał czwórkę dzieci, ale kowalem po ojcu został Bronisław. Z czasem przeniósł on kuźnię do swojego domostwa. W późniejszym czasie pomagał mu w pracy syn Władysław, ale z czasem koni było już coraz mniej i kuźnia przestała funkcjonować. Podczas II wojny światowej Stanisław Szczęsny był łącznikiem między Proszowicami a Harsznicą. Jeden punkt kontaktowy znajdował się na Szklanej, a drugi za Harsznicą u krawca, który szył mundury dla Niemców. Była tam stadnina i ogród, w którym było charakterystyczne drzewo. Gdy wisiało na nim białe prześcieradło, oznaczało to, że nie wolno wchodzić. Jego zadaniem było roznoszenie ulotek, przenoszenie rozkazów oraz przeprowadzanie ważnych osobistości, dowódców, oficerów. Jeździł bryczką, w której siedzeniu między sprężynami chował ulotki. Będąc partyzantem, wiele razy otarł się o śmierć. Kiedyś przechodząc przez las w koniuszy, natknął się na patrol niemiecki.
Podjął ucieczkę między drzewami, będąc ścigany przez wroga. Gdy opadł z sił, wdrapał się na drzewo. Żaden z żołnierzy niemieckich nie podniósł głowy i pobiegli dalej. Wspominając to, mawiał, że to był cud. Wspomnienia spisała Marysia Tomasik.